Dzisiaj słowo muzeum źle się kojarzy. Muzeum, monumentalnie, przesadziście, ciężko. To, co byście zrobili, mnie się wydaje, że idealnie jakby odwraca ten zły stereotyp. Muzeum może być mobilne, szybkie, może być intrygujące i właściwie to nie jest też tak, że w tych dwóch kontenerach jest opowieść o całym dramacie i bohaterstwie Ślązaków. Mnie się wydaje, że te dwa żółte kontenery mają jakby zaintrygować, mają zainspirować do tego, żeby samemu dalej szukać. Chcemy o powstaniach mówić szeroko w kraju. Uważam, że też w trochę niekonwencjonalny sposób i myślę, że te kontenery powstańcze, ta mobilna wystawa, bo tak należy to nazwać, jest taką przestrzenią ciekawostki o tym, co się w przeszłości u nas wydarzyło w taki sposób troszkę niecodzienny. Tak? Wchodzimy w jednym kontenerze, na jednym elemencie jest etap związany z piękną historią opowiedzianą o tych różnych aspektach stulecia powstań i tego, co wtedy się działo, a z drugiej strony w taki niekonwencjonalny sposób przy fajnej muzyce, ciekawej, takiej zmuszającej do refleksji obrazki, plakaty, dokumenty z tamtego okresu. Zainspirowaliśmy się z jednej strony tradycją Śląska, oczywiście węglem, bo możemy się dopatrzeć tutaj kształtów, które są podobne trochę do korytarzy kopalnianych, do bryły węgla, do takiej struktury kryształu. Z drugiej strony pojawia się kolor złoty i on jest metaforyczny, on jest symboliczny. Ex Silesia Lux, czyli światło ze Śląska. I ten złoty kolor symbolizuje też nasz szacunek, pewną taką sakralność, którą przypisujemy powstaniom.